Dzień dobry wszystkim. Witam po raz kolejny w naszej kawiarence z profesorem Rafałem Kurzawą z Kliniki VitroLife w Szczecinie. Drodzy Państwo, ten obrazeczek, który widzicie tutaj obok, no nie byłabym sobą, gdybym troszeczkę jednak gdzieś tam nie pobuszowała na stronach kliniki. Znalazłam takie bardzo fajne zdjęcie, bardzo sympatyczne zdjęcie. Do tego zdjęcia na pewno się zaraz jeszcze odniosę, ale na początku zaproszę mojego wspaniałego rozmówcę, pana profesora Rafała Kurzawę i zapraszam. Halo, halo, czy się widzimy, panie profesorze? Tak, wszystko w porządku. Dzień Super. dobry. Super. Witam serdecznie, panie profesorze. Wiem, że jest pan zmęczony, bo dzisiaj troszeczkę taki maraton był. Więc tym bardziej cieszę się, że pan przyjął po raz kolejny zaproszenie, że spotykamy się w kawiarence. Wiem, że dzisiaj oprócz filiżanki to chyba duże wiadro kawy by się przydało. Postaram się pilnować bardzo mocno czasu, chociaż będzie ciężko, nie ukrywam, ponieważ jest bardzo dużo pytań. Te pytania spływają. Proszę państwa, przypominam, że na naszej stronie www.płodność.pl z inicjatywy właśnie pana profesora powstała fajna kawiarenka, gdzie możecie doświadczeniami się wymieniać, gdzie możecie zostawiać pytania do pana profesora, jest ich bardzo dużo, gdzie jest do waszej dyspozycji pani psycholog i pani embriolog z kliniki VitroLife. Zanim do tej fotografii wrócę, przybliżę jak zwykle sylwetkę pana profesora, bo to jest właśnie związane z tą fotografią. A więc tak, pan profesor, specjalista ginekolog położnik, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalista embriologii klinicznej. Pełni funkcję kierownika katedry i zakładu ginekologii i zdrowia prokreacyjnego, punkt w Szczecinie. Dyrektor medyczny The Fertility Partnership w Polsce. No i właśnie o to będę chciała zaraz zapytać. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodowej i Embriologii, współzałożyciel Centrum Ginekologii Leczenia Niepłodności VitroLife w Szczecinie. VitroLife w Szczecinie, proszę państwa, to jest wiodąca klinika właśnie w Szczecinie, która już jest od 2007 roku, więc bardzo mocno osadzona, z bardzo fajnym zespołem zgranym z bardzo fajnym laboratorium, o którym kiedyś wspomnę na innym live'ie. Ale teraz chciałabym właśnie nawiązać do tego fajnego zdjęcia, które przed chwileczką pokazałam. Powiem, że jest bardzo przesympatyczne zdjęcie, ale chciałabym, panie profesorze, ja wiem, że już rozmawialiśmy na ten temat, jakby pan przybliżył jeszcze raz, co to jest to Fertility Partnership? Fertility Partnership to jest grupa klinik z kilku krajów europejskich, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Danii, przepraszam, Niemiec, Austrii, Holandii i Polski. W tej chwili tych klinik jest 19. I to są kliniki, które pracują w ramach jednego podmiotu właścicielskiego, który jest udziałowcem w każdej z tych klinik. Oczywiście lekarze są też tam współwłaścicielami klinik. No i celem jest stworzenie po prostu sieci klinik leczących niepłodność zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami, które są do osiągnięcia, ale ja bym to nazwał jeszcze inaczej, z takimi standardami, które też pacjentom za dużo nie obiecują, takimi, które są osadzone w realiach leczenia niepłodności. Ja bardzo często mówię, że leczenie niepłodności to nie jest niestety transakcja kupna-sprzedaży dziecka, to jest zaoferowanie parze określonego prawdopodobieństwa, ale pewnej również uczciwości w leczeniu, czyli tam, gdzie się kończą granice i możliwość pomocy, to trzeba po prostu mieć powiedzieć, że no, zrobiliśmy, co mogliśmy. Reszta tak naprawdę zależy od Państwa, czy chcecie dalej korzystać z tego prawdopodobieństwa, które oferujemy. Więc co jest ważną rzeczą w tej sieci cleaning, że mamy bardzo dobre merytoryczne wsparcie, wzajemnie się wspieramy merytorycznie, żeby było jasne sytuacji, bo każdy z nas jest w czymś dobry, ale naprawdę to najważniejszy to taki element, czyli dostęp do wiedzy, to jest przede wszystkim i do najnowszych technologii to jest dostęp poprzez klinikę w Oxfordzie, która jak wiadomo poprzez swoje pozycjonowanie bliskie do uniwersytetu po prostu ma najwięcej do zaoferowania w tym zakresie. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważna informacja. Będę o niej przypominać co któryś tam live, bo myślę, że to jakość i ta siatka to jest bardzo informacja dla osób właśnie starających się o dziecko i do tego będę cały czas wracać. Natomiast przed chwileczką pokazałam jeszcze jedną taką informację, o której bym chciała powiedzieć, która jest również na stronie vitrolife.pl, łamane przez leczenie, łamane przez programy zdrowotne. Proszę Państwa, VitroLife ma również program zdrowotny do leczenia niepłodności na lata 2019-2023. No właśnie, panie profesorze, czy moglibyśmy troszeczkę coś przybliżyć o tym programie? Dla kogo on jest skierowany?
My jesteśmy realizatorami, byliśmy realizatorami, jesteśmy realizatorami programów zdrowotnych dla Szczecina, wcześniej dla Szczecinka, teraz od niedawna dla Kołobrzegu. Kryteria są bardzo podobne włączenia, to są pary o co najmniej względnie dobrym rokowaniu w zakresie możliwości osiągnięcia ciąży. Szczecin wydaje mi się, że jest dość atrakcyjnym miejscem z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia tego leczenia, dobrze skomunikowanym z Kołobrzegiem, także zapraszamy. Drodzy Państwo, wszystko to możecie przeczytać sobie właśnie na stronach vitrolife.pl, jaki jest cały przebieg leczenia. Tam jest dofinansowanie, jak dobrze pamiętam, chyba 5000 zł do tego programu. I na dole, na samym paseczku jest właśnie też numer telefonu do przesympatycznej pani doktor Anny Janickiej. Tam możecie też również zasięgnąć informacji. Pani Anna jest koordynatorem tego programu, więc tam wszystkie informacje niezbędne Wam przekażę. Właśnie, kto może się zakwalifikować, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, jaki jest przebieg całego leczenia. No wszystkie informacje niezbędne, które byście na pewno potrzebowali, aby się zakwalifikować do tego programu. Panie profesorze, zbliżają się wakacje, ja wiem, że już Pan też lada chwila, no jutro jest właśnie rozdanie dyplomów, to tak bym troszeczkę chciała podpytać, żebyśmy się wrócili, zanim startniemy z tymi pytaniami takimi medycznymi, to chciałabym się tak dowiedzieć, może troszeczkę, panie profesorze, wróćmy się do lat, kiedy pan chodził do podstawówki, jaki był pana ulubiony nauczyciel? Matematyki. A to też był pana ulubiony jakiś tam przedmiot, matematyka? Ja bardzo lubiłem zawsze matematykę. Teraz. A najmniej jaki przedmiot? Boję się, że język rosyjski, ale nie wiem, czy to nie wynikało z uwarunkowań, które wtedy były. A no może tak. Teraz żałuję, że po rosyjsku nie mówię. Teraz by się przydało. A nauczycielka wcale nie była naprawdę zła, no jakoś tak wyszło. Mm-hmm. A wagary były? Nie powiemy nikomu. No, to znaczy teraz jest to już przedawnione, więc tu się niczego nie boję. No, oczywiście, że tak, z przyczyn uzasadnionych, to jest zrozumiałe. A najlepsze wakacje, panie profesorze, jakie pan pamięta z lat, ale dziecięcych właśnie takich? O, to z rodzicami wyjazd za granicę pierwszy. No, to były ciężkie czasy, bo ja jestem starym człowiekiem z perspektywy, teraz jak się sięga wstecz tego, co tak naprawdę w życiu widziałem, to pamiętam 73 rok wyjazd do Bułgarii. To było coś niesamowitego, że można w ogóle gdzieś pojechać. No za granicę dokładnie, jaka to była frajda. Dobra, ja pamiętam. Samochodem z namiotem, to było coś pięknego, naprawdę. I to się fajnie teraz wspomina na stare lata, ale ja pamiętam też, jak sama jak byłam dzieckiem, to też jeszcze było coś takiego jak pasienie krów. Czy pan się na to załapał, czy... Ja myślę, że jestem daleki od jestem mocno zurbanizowany, więc dla mnie te klimaty to były bardzo odległe, tak naprawdę, to szczerze zupełnie. Dobra, do tematu wakacji jeszcze powrócimy. Panie profesorze, przejdziemy do listy pytań, ponieważ ona jest bardzo długa. Nie wiem, czy pan też ma gdzieś tam tą listę koło siebie, dlatego że pytania były bardzo długie i niestety nie będą one się mieściły, więc w tym małym tutaj akurat nie, w tym podajniku pytań, więc będę po prostu je czytać. Panie profesorze, ma pan też te pytania u siebie? Ja mam na innym komputerze, ale zaraz je od tutaj wezmę, już włączam. Tak. Bo właśnie bardzo dużo spłynęło pytań do kawiarenki na naszą stronę, one były bardzo długie te pytania i postanowiłam przesłać panu profesorowi, żeby też miał je przed oczyma, kiedy będzie odpowiadał, bo czasami są bardzo złożone te pytania. No dobrze, jestem gotowy, mam wszystko. Dobra, to zaczynamy od pierwszego. Dzień dobry, co może być przyczyną nierówno rosnących pęcherzyków podczas stymulacji do in vitro? Jeden rośnie wyraźnie szybciej, przez co ilość dojrzałych pęcherzyków jest nieduża. Jedno IVF, 5 dojrzałych, 2 zapłodnione, 1 zarodek, 2 IVF, 4 dojrzałe, 1 zapłodniony, 1 zarodek. Teraz trzeci IVF, 3 dojrzałe, 1 zapłodniony, 1 zarodek. Ale nawet nie doszło do transferu. Był stosowany zarówno długi, jak i krótki protokół z trimmingiem estrogenowym, estradiol, za każdym razem około 1500. Obecnie obniżona AMH 0,95, wiek 37 lat, leczy się już ponad 7 lat, pierwsze IVF w wieku 32 lat. Endometrioza Hashimoto i mikrogruczolak przysadki. Niestety przy AMH powyżej 2, wynik stymulacji też był mizerny. Waga w normie, bardzo zdrowe odżywianie, dużo ruchu, zero używek, parametry nasienia dobre. Czy jest szansa próbować jeszcze raz robić IVF, bo 3 pęcherzyki rosną mi jak brałam lamettę. Czy w takim typu wypadku trzeba już tylko rozważać komórkę dawczyni lub adopcję zarodka?
To od tyłu zacznę. Zawsze jest sens robić in vitro, to trzeba o tym pamiętać. Są takie dane amerykańskie, które mówią, że nie ma jakiegoś takiego pułapu, jeśli chodzi o liczbę cykli, które można powtarzać. Oczywiście jest pewna określona skuteczność przy liczeniu na cykl, z którą się trzeba po prostu pogodzić, ale też nie da się ukryć, że in vitro jest metodą najwyższej skuteczności. W związku z tym tak naprawdę, gdyby zapłodnienie pozaostrzowe w Polsce było finansowane ze środków publicznych, ja bym powiedział, że 6 prób to w ogóle nie jest problem. 6 symulacji to w ogóle nie jest problem. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że to są koszty, które ponosi pacjent i wtedy jest zupełnie inna rozmowa, bo naprawdę można cały majątek wydać na to, żeby takie 6 prób przeprowadzić. Natomiast wracając do pytania wprost, pęcherzyki jajnikowe rosną w falach. I to jest tak, że te pęcherzyki jajnikowe, z których w normalnym cyklu jedna komórka jajowa będzie ulegała owulacji, to ta grupa pęcherzyków jajnikowych zaczyna rosnąć około 120 dni przed tym cyklem, przed tym dniem. I znaczna część tego czasu jest niezależna od hormonów, które my podajemy podczas stymulacji, czyli tak zwanych gonadotropin. Ta faza zależna od gonadotropin, ona się zaczyna bezpośrednio przed miesiączką cyklu, w którym te pęcherzyki jajnikowe będą rosły i jedna w cyklu naturalnym będzie podlegała owulacji. Teraz w cyklu stymulowanym jest tak, szczególnie u pacjentek z niską rezerwą jajnikową, że mamy po prostu pewne fale pęcherzyków jajnikowych na początku cyklu. Te, które są już w fazie bezpośrednio przed stymulacją, zaplanowane jakby w cyklu naturalnym do owulacji, one są zależne od gonadotropin, a również są te mniejsze, które mają być, że tak powiem, zależne od gonadotropin miesiąc później. I takie różne fale są przygotowane do wzrastania. I teraz o co generalnie chodzi? Chodzi o to, że u pacjentek z niską rezerwą jajnikową ta wysokość tych fal jest niewielka, to znaczy i jest niewiele tych pęcherzyków większych, które już zależą od gonadotropin i tych mniejszych, które jeszcze nie zależą, a zależą od, powiedzmy sobie, w pewnym momencie od dawki. Jeżeli takie pacjentki zaczniemy stymulować, to będzie widoczne to w trakcie stymulacji, co powiedziałem, że ujawniają się te różne fale pęcherzyków, w związku z tym o różnej średnicy, różnej wielkości. I to jest szczególnie właśnie widoczne u pacjentek z niską rezerwą jajnikową, bo jak jest prawidłowa rezerwa jajnikowa, to tych pęcherzyków jest tak dużo, że tych mniejszych jakby nie widać, to one się jakby chowają w tłumie. No i trudno, no tak jest. No my próbujemy to synchronizować w różny sposób. Jeden najprostszy sposób to jest ten, o który tutaj pani pisze, że dostawała estrogeny. Zakładam, to powinna pani dostawać 4 mg na przykład estrofemu w fazie bezpośrednio przed stymulacją jajeczkowania, najczęściej od 20 dnia cyklu do pierwszego dnia miesiączki, co blokuje te pęcherzyki, które są zależne od gonadotropin na początku i one jakby wtedy zbliżają się, nie rosną w tej fazie już jeszcze i zbliżają się średnicą do tamtych mniejszych i to jest jakby forma synchronizacji. Natomiast główny problem to jest niestety rezerwa jajnikowa, więc i tutaj niestety pewnego tematu się nie da przeskoczyć. Forma zmniejszenia i synchronizowania tych pęcherzyków polega na tym, żeby wyłączyć układ hormonalny przed stymulacją i to pani miała próbowane. Jeżeli to nie skutkuje, no to boję się, że specjalnie nie można w tym zakresie pomóc. Ja najczęściej robię to tak, że podaję estrofem 4 mg od 20-22 dnia cyklu przed stymulacją jajeczkowania i muszę przyznać, że w większości wypadków to pomaga. I tu jest jeszcze jeden ważny temat. Ja tam czytałem dalej pytania, więc też potem się nie będę powtarzał. Czy jest sens próbować jeszcze robić in vitro, bo 3 pęcherzyki rosną mi, jak brałam lametę. To prawda. Im niższa rezerwa jajnikowa, tym niższa jest skuteczność stymulacji gonadotropinami i paradoksalnie całkiem niezłe wyniki skuteczności lekami typu inhibitory aromatazy, jak na przykład lametta albo nawet Costilbegit. Ale z drugiej strony 0,95 mH to jeszcze naprawdę nie jest dramat. Więc jeszcze raz, wszystko zależy od liczby prób, wszystko zależy od innych problemów, które powodują to, że pacjentka może nie zachodzić w ciążę. Wszystko zależy od siły psychicznej, woli, pieniędzy i to się tak naprawdę składa na procedurę i na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu procedury.
Brytyjczycy jasno mówią, że u pacjentek po 40 roku życia z czynnikiem idiopatycznym niepłodności szansa na in vitro, szansa na ciążę po in vitro jest prawie taka sama jak w ciąży, jak w cyklu naturalnym, tylko w idiopatycznym. Wtedy, kiedy jest wszystko w porządku, nie ma konkretnej przyczyny, na której pacjentka nie zachodzi w ciążę. Dlaczego? Bo in vitro jest obrane z tego najważniejszego atutu, jaki ma, pozbawione tego atutu, możliwości wystymulowania wielu pęcherzyków jajnikowych. Dobrze, dziękuję panie profesorze. Kolejne pytanie jest również długie i złożone. Staram się z mężem o ciążę od 2,5 roku. U męża stwierdzono teraz otospermię. Morfologię plemników około 2-3%. Ja natomiast miałam robione HSG. Wyszło, że jajowody są drożne. W histeroskopii rok temu wyszły wzrosty wewnątrzmaciczne, które usunięto. Poza tym badania hormonalne, immunologiczne, kariotypy są prawidłowe. Jesteśmy po pierwszej próbie inseminacji, która była robiona na cyklu naturalnym. Niestety nie udało nam się. Mam zatem pytanie, czy z racji tego, że rok temu miałam usunięte wzrosty, mogło się odnowić i warto powtórzyć histeroskopię? Czy może warto zrobić laparoskopię, aby sprawdzić, czy nie ma innych wzrostów brzuchu czy otrzewnej? Może warto te zabiegi powtórzyć przed drugą próbą inseminacji? Dodam, że cykle mam regularne, miesiączki nie są bolesne, ale nie są też bardzo obfite. Czasami nawet zastanawiam się, czy nie są skąpe. Z góry dziękuję za odpowiedź. No i to jest powszechny temat. To jest, ja na to patrzę tak, że siła środków diagnostycznych użyta i jakby ilość tych środków diagnostycznych użyta przed prostym zabiegiem, który jest tak naprawdę zabiegiem, który nie wymaga jakiejś szczegółowej diagnostyki, zanim się podejmie decyzję, czy go robić, czy nie, czyli przed inseminacją, jest zupełnie nieadekwatna. Bo nie bardzo wiem, dlaczego, jakie były wskazania do wykonania kariotypu, badań immunologicznych, jakichś kompleksowych badań hormonalnych w sytuacji, kiedy decyzja jest o tym, żeby przeprowadzać inseminację domaciczną. W jaki sposób te badania mogą wpłynąć na powodzenie lub niepowodzenie inseminacji? Inseminacja jest po prostu zabiegiem, który, proszę pamiętać o tym, ona w swoim zamyśle ma być najprostsza, najmniej obciążająca, najmniej kosztowna, również wliczając to procedury diagnostyczne, które się wykonuje przed zabiegiem inseminacji, w taki sposób, żeby efektywność kosztowa była jak najniższa, żeby jak najniższym kosztem zajść w ciążę. Te badania wszystkie, które były zrobione, dużo kosztują. Więc przed inseminacją my powinniśmy mieć wynik w postaci badania nasienia, czy w ogóle jest sens przy pewnych określonych parametrach nasienia zrobić inseminację i czy pacjentka ma drożne jajowody. I też muszę powiedzieć, że są lekarze czy stanowiska takie, które mówią, że nawet nie warto sprawdzać drożności jajowodów u pacjentek, które nie mają obciążenia. Ja się z tym nie zgadzam, ale takie stanowiska są. Uważam, że jednak taka informacja powinna być. Czyli inseminacja na ogół jest wykonywana u pacjentek, u których nie wiadomo, co jest przyczyną niepłodności, u ludzi, którzy są poniżej 35 roku życia, mówię najczęściej, nie wyklucza to sytuacji przed 38 rokiem życia, w wybranych sytuacjach, i u tych, u których wiemy, że są warunki do przeprowadzenia inseminacji. I uwaga, kiedy ona tak naprawdę pomaga? Ona pomaga w wariancie jednym, kiedy tak naprawdę przyczyna braku ciąży polega na tym, że ludzie nie współżyją z sobą odpowiednio często, to raz, to z różnych przyczyn, mogą być po prostu chociażby takie, które wynikają z faktu pracy, nieregularnych kontaktów w związku z tym wynikających. I dodaje ta szansa jeszcze jest też zwiększona poprzez użycie cyklu stymulowanego do inseminacji, to znaczy wtedy, kiedy pacjentka dostaje leki, które jakby hormonalnie stymulują jajniki po to, żeby powstały na przykład dwa pęcherzyki jajnikowe, co zwiększa prawdopodobieństwo ciąży. I tyle, czyli jeżeli to się wykona i nie ma efektu, no to trzeba myśleć o ciągu dalszym. Zaraz powiem o laparoskopii, nie zapomniałam o tym. Innymi słowy, należy się spodziewać skuteczności inseminacji, uwaga, gdzieś na poziomie 7, maksymalnie 15%. Ta średnia europejska skuteczność inseminacji, która jest raportowana do baz danych European IVF Monitoring, bo tam też są inseminacje, to jest z tego co pamiętam 9-12%. Czyli to jest to, co my możemy zaoferować. 9-12% średnio na drodze inseminacji. Czyli to jest tak naprawdę zrównanie prawdopodobieństwa do tego, który jest u ludzi zdrowych w cyklu naturalnym, przy regularnym spożyciu. No może 15% jest wtedy. Laparoskopia. Nie jestem wrogiem laparoskopii. Laparoskopia jest jakimś elementem kończącym diagnostykę, ale jakie są fakty?
Laparoskopia wykonana bez powodu, nie bardzo wiem, po co miałaby być robiona, to znaczy bez wskazań. No jedno wskazanie mogłoby być to, że mamy badanie drożności jajowodów, które wskazuje, że jajowody są niedrożne i należy zweryfikować drożność jajowodów. Zgadzam się. OK, robimy, jeżeli są wzrosty, jeżeli te wzrosty są płaszczyznowate, niewielkie, można je przeciąć, prawdopodobieństwo ciąży wzrasta. Ale uwaga, jeżeli jest czynnik idiopatyczny, to żebyście Państwo dobrze zrozumieli, to znaczy nie wiemy, o co chodzi. Pacjentka ma cykle owulacyjne, pacjent ma prawidłowe parametry nasienia, jajowody są drożne w HSG albo w hajkozie albo innych badaniach, które weryfikują drożność jajowodów, to po co mielibyśmy zrobić laparoskopię? Jeżeli zrobimy laparoskopię i będzie wszystko w porządku, nic się nie zdarzy. Laparoskopia niczego nie poprawi. Jeżeli zrobimy laparoskopię i stwierdzimy na przykład endometriozę pierwszego, drugiego stopnia, której rzeczywiście w USG nie widać i te ogniska endometriozy skoagulujemy, to to jest powodem, czy to jest przyczyną zwiększenia prawdopodobieństwa ciąży, uwaga, u jednej pacjentki na 25, u których taką laparoskopię się wykona. A teraz biorąc, tak naprawdę zrobienie laparoskopii pomaga w zakresie możliwości uzyskania ciąży naturalnej jednej na 70 pacjentek, u których się wykonuje laparoskopię. To jest prawda na temat laparoskopii. No to ja zrozumiem, można chcieć poznać rozpoznanie do końca, sprecyzować rozpoznanie, wiedzieć, co jest przyczyną, czy rzeczywiście jest tam w brzuchu w porządek, czy nie, ale tak naprawdę niestety wartość praktyczna laparoskopii w tym kontekście jest niewielka. 2 lata starań o zajście w ciążę, ewentualny 3. rok, 2 inseminacje maksymalnie, zapłodnienie pozaustrojowe. W czynniku idiopatycznym, chyba że są wskazania, które o tym mówią wcześniej. Teratozoospermia 2-3%, żaden dramat, ale może być jakimś takim elementem obciążającym, może inaczej, przyczyniającym się do tego, że prawdopodobieństwo ciąży jest delikatnie niższe. Panie profesorze, pytanko. Regularne współżycie, to znaczy, przypomnijmy słuchaczom. 3 razy w tygodniu, niezależnie od dnia cyklu. Inseminacji, ile razy można maksymalnie, bo to też często takie znaczy, pytanie. Maksymalnie ja widziałam pary, które miały 12 inseminacji. Tak? No, ale... Wszystko można, ale tak. W naszych rekomendacjach mówi się Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii o para po pierwsze decyduje o tym. My mówimy prawdę na ten temat, jaka jest skuteczność inseminacji. Nie jesteśmy wrogami inseminacji. To nie jest tak, że zawsze musi być in vitro. Ale uwaga, nie więcej niż 6. My jak piszemy, to rekomendujemy w granicach 3. Najlepiej w cyklach stymulowanych, czyli nałożyć na cykl dodatkowo może jeszcze leki, które mogą spowodować to, że powstanie więcej niż jeden pęcherzyk jajnikowy. Ale uwaga, znowu na ciążę wielopłodową. I tyle, no, tak to wygląda. Więc to nie jest oczywiście bezsensowna metoda postępowania, żeby była jasność sytuacji i badania to potwierdzają, tylko te okoliczności, o których powiedziałem, są istotne, że to muszą być pacjentki o względnie dobrym rokowaniu, przede wszystkim młode, żeby nie tracić czasu niepotrzebnie na procedury o zmniejszonej efektywności. Przypomnijmy też, panie profesorze, bo oglądają nas również panie, które pierwszy raz też mają kontakt z inseminacją. Inseminację możemy robić co cykl, rozumiem, co miesiąc. To nie jest problem, oczywiście, że co cykl. Dobrze, a czy to są takie same przygotowania, czy leki są takie same jak w przypadku podejścia do in vitro? Jest oczywiście możliwość podania innych leków, to znaczy inaczej. Można podawać te same co in vitro, ale to tym bardziej traci sens moim zdaniem wrzucanie pieniędzy na zabieg o niższej skuteczności, czyli gonadotropin. Tak? Jeżeli byśmy podawali gonadotropiny do inseminacji, skuteczność inseminacji wtedy wzrasta, prawda? Ale no nie powinno się robić wtedy, kiedy są więcej niż 3 pęcherzyki jajnikowe, a gonadotropiny kosztują. Z drugiej strony zastosowanie gonadotropin refundowanych w inseminacji jest możliwe tylko u pacjentach z cyklami bezowulacyjnymi. Ale to znowu wykorzysta, tak prowadzi do wykorzystania liczby cykli stymulacji również do zapłodnienia pozaustrojowego. To jest niebezpieczne, bo wtedy, kiedy tak naprawdę koszty stymulacji do in vitro byłyby znacznie droższe, może się okazać, że nie ma podstaw refundacyjnych, bo były zużyte są te pieniądze na przepraszam, uprawnienia refundacyjne są zużyte na inseminację. Więc
Można stosować inhibitory aromatazy, czyli na przykład letrozol i 2,5 mg. W ten sposób stymulować jajeczkowanie. Wtedy powstają często dosyć dwa, nawet pęcherzyki jajnikowe, wykonać inseminację. Niektórzy na Clostridium, tylko Clostridium ma ten problem, że wpływa niekorzystnie na endometrium. I tyle. Więc można, tylko powtarzam, wtedy, kiedy jest dobre rokowanie, nie są to pacjentki po 38 roku życia, bo uważam, że to jest strata czasu. I oczywiście para też współdecyduje i o tym, czy taki zabieg wykonać. Panie profesorze, teraz przeskoczę, bo cały czas tutaj pytania jeszcze oczywiście po prawej stronie się wysypują. Przeczytam pytanie od pani Anny. Kilka nieudanych transferów za nami. Beta zawsze zero. Co pan profesor podpowiada pacjentom, którym nie zagnieżdża się zarodek? Czy możemy coś zrobić? To jest bardzo trudny problem. I ja powiem szczerze, że jeżeli to są tak zwane nawracające niepowodzenia zapłodnienia pozaustrojowego. I ja zawsze mówię pacjentom, że trzeba wziąć pod uwagę wszystko, tak? To znaczy elementy, które są związane ze stylem życia, te elementy, które są związane z uwarunkowaniami, których nie przeskoczymy, no na wiek, krótko mówiąc, jeżeli na przykład podchodzi do zapłodnienia pozaustrojowego pacjentka, która ma wiek około 40 lat, to prawdopodobieństwo spodziewane ciąży jest poniżej 10%, to żeby kumulatywnie było powyżej 50%, to tych zarodków naprawdę musi być mnóstwo, żeby osiągnąć taką skuteczność w tym wieku. To też mogą być problemy laboratorium i lekarzy, to też o tym trzeba pamiętać, ja też to zawsze mówię. Jakby jakość transferu, jakość laboratorium, klasa zarodków. Ale zakładając sytuację taką, że wszystko jest naprawdę dobrze, no to jest trudny temat, tak? Bo to jest temat, po pierwsze, w którym nie ma konsensusu, czy nie ma zgody ludzi, którzy jakby zachowują tutaj, czy proponują jakieś stanowiska w tym temacie. To może być przede wszystkim jakość zarodka i przygotowanie endometrium. Przygotowanie endometrium, no to kwestia znowu, jak to endometrium wygląda, czy nie ma mięśniaków macicy, czy nie ma adenomiozy, które wpływają niekorzystnie na endometrium, czy endometrium jest w odpowiedniej grubości, czy odpowiednia w fazie jest to endometrium w stosunku do fazy rozwoju zarodkowego. To są wszystko rzeczy, które mają znaczenie. Jest cała pula tematów pod tytułem, czy jest predyspozycja do tego. No, trombofilia jest predyspozycją prawdopodobnie do tego, w którą ja wierzę, ale proszę sobie wyobrazić, ja wierzę, ale dowodów naukowych pełnych też nie ma. To jest jedna rzecz, czyli trombofilia, czyli znowu za tym idzie leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi, za tym idzie suplementacja w przypadku mutacji MTHFR, suplementacja folianem, witaminą B12. Jest pakiet problemów immunologicznych, które mogą za tym stać, tak, rozmawialiśmy na ten temat, ale bardzo duże rozbieżności w zakresie tego, czy to leczyć, czy nie leczyć. Bo znowu nie ma żadnych badań, które by potwierdzały, że jakieś interwencje w tym zakresie są naprawdę skuteczne. Pojedyncze prace są takie, które mówią, że one są skuteczne, ale potem jak inny badacz się weryfikuje, to się okazuje, że są nieskuteczne. I objawy niepożądane z tym również istnieją. No, co mam powiedzieć, to może być problem taki, który może pomóc rozwiązać troszeczkę diagnostyka przedimplantacyjna, bo może to problem jest genetycznej jakości zarodka, ale tak naprawdę diagnostyka przedimplantacyjna skraca ilość cykli potrzebnych do wykorzystania zarodków zdatnych do transferu. Poza tym nie zwiększa prawdopodobieństwa ciąży. Także jak Państwo widzicie, problem naprawdę jest skomplikowany i trzeba wiele jest, wątków. Że nie ma jednoznacznego rozwiązania tutaj. Wiele wątków. Anna, ja wiem, że ty się już jakiś czas leczysz, więc pewnie za wizją będę chciała też posłuchać twojej drogi leczenia, bo pan profesor poruszył tu bardzo wiele właśnie spraw związanych z tym zagnieżdżeniem zarodka. Panie profesorze, jeszcze jedno takie pytanie, właśnie te poboczne, że tak powiem, od pani Agnieszki pokażę tutaj. Panie profesorze, mam nawracający torbiel śluzowy na szyjce macicy. Był przekuwany, ale nawraca. Jak bardzo to może przeszkadzać w zajściu w ciążę naturalną? Mój ginekolog dużo mi na ten temat nie powiedział. Cykle regularne i parametry nasienia odpowiednie. Mam skierowanie na HSG.
Ja nie wiem, czy to realnie przeszkadza w zajściu w ciążę. No to wszystko zależy od lokalizacji. Jeżeli pani mówi, że był przekuwany, to on był przekuwany od strony pochwy. To są tak zwane torbiele retencyjne. Trochę to przypomina sytuację, w której jest śluz, gromadzi się, a nie ma możliwości ujścia, bo droga wyprowadzająca jest zablokowana. Powiem tak, mi się wydaje, że w ekstremalnych sytuacjach przy dużych średnicach tych torbieli retencyjnych może być problem i to też również czysto mechaniczny. Poza tym, wbrew pozorom, nie wiązałbym tym z jakiegoś większego problemu. A poza tym, jeżeli przekuwali nie pomaga, a ta torbie jest rzeczywiście duża, no to po prostu może trzeba naciąć, skoagulować, bardziej odważnie przeprowadzić zabieg, żeby po prostu już nie dochodziło do takiej sytuacji. Panie profesorze, z czego się taki torbiel bierze? Z czego on powstaje? No to jest jakby forma czegoś, co my określamy nadżerką szyjki macicy. To jest patologii szyjki macicy, która wcale nie musi mieć jakichś konotacji nowotworowych, stanów zapalnych szyjki macicy i tyle. Powiem szczerze, że takie torbiele w niektórych sytuacjach one są widoczne od strony pochwy, bo jak się je ogląda, we wziernikach są widoczne, tak? Ale w niektórych sytuacjach widać je tylko na przykład w badaniu ultrasonograficznym, bo nie mają komunikacji ze światłem pochwy, tylko z kanałem szyjki macicy, bo też jest taka możliwość i wtedy nikt tego nie przekuwa, a kobiety zachodzą w ciążę. A czy w ogóle takie torbiele się usuwa jakoś inwazyjnie, jeżeli one są większe? W ogóle myślenie powinno być takie. Używajmy takiego, myślę, skrótu, że leczmy coś, co przeszkadza, bo reszta to jest po prostu tylko wirtualne skojarzenie i konotacja, czy coś rzeczywiście przeszkadza. Ja gdybym miał zrobione jakieś badania od stóp do głowy, jestem przekonany, że znaleziono by mi mnóstwo rzeczy, które potencjalnie są opisywane jako te, które będą powodowały czy zwiększały ryzyko śmierci. I tylko w ekstremalnych sytuacjach należy się godzić na to, żeby takie rzeczy usuwać, zresztą się po prostu żyje i tyle, chyba że się pojawią objawy. To jest jakby moje stanowisko, bo czasami interwencje medyczne, bo to z tego wynika, dobrze by było, że pewnych rzeczy nie było, interwencje medyczne są przyczyną większej liczby problemów niż brak tej interwencji. Ja już w ogóle poszedłbym w ten temat dalej, już nawet nie chcę, nie wiem czy powinienem, ale nie wiem czy Państwo wiecie, że w Stanach Zjednoczonych jedną z głównych przyczyn zgonu to są błędy iatrogenne, czyli powikłania pozabiegowe. To trzecia przyczyna zgonu w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jedno takie pytanie, bo to jest coraz częściej się właśnie, panie profesorze, pojawia i myślę, że kiedyś może się umówimy właśnie na taki tego typu temat o komórkach dawczyni. I właśnie tutaj jedna z pani Małgosia pyta, czy w wieku 41 lat jest sens jeszcze próbować na własnych komórkach? W jakim wieku? 41. To znaczy, no, to wszystko zależy, co do tej pory było zrobione. Jeżeli pacjentka ma 41 lat i od razu by się decydowała na komórki owo-oddawczyni bez próby z własnymi oocytami przy prawidłowej rezerwie jajnikowej, to może być to moim zdaniem za wcześnie, dlatego że no, ma jakąś szansę na posiadanie biologicznego potomstwa. To jest duży problem, tak również psychologiczny, pewnej konstrukcji psychicznej, którą mamy, bo jednak decyzja o tym, że ma się nie swoje dziecko biologicznie, tak? Jest trudną decyzją. Ja proponuję tą donację oocytów, czy skorzystanie z dawstwa oocytów w sytuacji, w której jakby jest więcej przesłanek, tak? Bo sam wiek 41 to oczywiście prawdopodobieństwo ciąży niewielkie, ale średnie, pytanie czy indywidualnie u tej pacjentki jest niskie, czy nie, czy bardzo niskie, trudno powiedzieć. Więc i tu znowu szereg decyzji na to wpływają. Wpływa. Moim zdaniem, jeżeli są warunki do przeprowadzenia procedury, to warto spróbować również z własnymi oocytami. Panie profesorze, a możemy tak w skrócie powiedzieć właśnie, jakie panie powinny skorzystać właśnie z komórki dawczyni? To znaczy, w skrócie. Nikt nie musi. To jest decyzja, w której, która jest bardzo ważna, tak jak powiedziałem, psychologicznie, bo można, tak? Bo to jest jasne. Natomiast oczywistą taką kandydatką jest kobieta, która ma tak zwaną niewydolność jajników, to znaczy wtedy, kiedy nie można od niej
pobrać komórek jajowych, albo w sytuacji wielokrotnych niepowodzeń leczenia metodami na przykład zapłodnienia pozaustrojowego, które te metody są nieskuteczne i też u kobiet w wieku takim, powiedzmy sobie, bardziej zaawansowanym, gdzie prawdopodobieństwo ciąży jest niższe. Wracamy do pytań, bo już tu pani Kamila się niepokoi i mówi, że chciałaby te pytania, które były zadawane w kawiarence naszej na stronie. To już wracamy i przechodzimy do kolejnych pytań z naszej kawiarenki. To jest takie dość długie pytanie. Witam panie profesorze, staramy się o dziecko od 2 lat. Pytanie numer 4, panie profesorze. Ja 31, partner 39, u mnie choroba Hashimoto, wyniki unormowane, TSH obecnie na poziomie 1, regularne miesiączki, owulacje są. U partnera rok temu pierwsze wyniki badania nasienia nas załamały, morfologia 0, ruch postępowy 26%, koncentracja 66%, całkowita liczba 132, wizyta u androloga, stwierdzone żylaki pobrózka nasiennego pierwszego stopnia. Pan doktor nie zaleca w tym przypadku zabiegu operacyjnego. Stwierdził, że żylaki są małe. Niekoniecznie one są odpowiedzialne za morfologię zero, a operacja nie daje gwarancji polepszenia. W międzyczasie zrobiliśmy poziomy hormonów partnera, wszystko w normie. Zalecono Profertil, wyniki po 2 miesiącach zdecydowanie lepsze. Morfologia 2, ruch postępowy 45%, koncentracja 42%, całkowita liczba 105%. Wyniki na integralność chromatyny SDF 12%. Dalsze przyjmowanie Profertilu i starania naturalne. Niestety bez rezultatu. Nigdy nie udało nam się uzyskać ciąży. Obecne wyniki pod względem morfologii dalej załamujące. Z 2%, które osiągnęliśmy, spadło do 1%. Ruch postępowy 52%, koncentracja 68%, całkowita liczba 136%. Partner nie pije i nie pali. Hormony w normie. Co jeszcze może być przyczyną tej nieszczęsnej morfologii? Czy rzeczywiście żylaki z pierwszego stopnia nie wpływają na to? To jest znowu temat kompletnego dla mnie przediagnozowania tematu tak zwanej niepłodności męskiej, bo ja tu nie mam informacji, czy pani ma na przykład drożne jajowody, czy nie, czy pani przechodziła infekcje, które potencjalnie predysponują do problemów z drożnością jajowodów, które predysponują przewlekłe stany, zapalne endometrium, neuroplazma, mykoplazma, chlamydia, czyli jakby u pani jest dokończona diagnostyka kompleksowo i do końca. Zawsze jak diagnozujemy, to pytanie jest następujące. Czy są parametry nasienia akceptowalne, czy są drożne jajowody, czy są cykle owulacyjne, długość, czas starań o zajście w ciążę, wiek kobiety, to są takie najważniejsze rzeczy, tak? Więc już tego nie widzę. Jak ja teraz czytam, że koncentracja 42, całkowita liczba 105, a 2 miliony plemników, jeżeli byśmy teraz przemnożyli te procenty przez siebie, to się okaże, że plemników o prawidłowej morfologii, wartościach bezwzględnych przy tej koncentracji ruchliwości jest więcej niż u jednego pana, który dostaje wynik normozoospermia, a się ślizga po górnych granicach normy dla poszczególnych parametrów o wartościach bezwzględnych. SDF, fragmentacja niewielka. Więc funkcjonalnie te plemniki powinny być w porządku. Ja nie mówię znowu, że to nie jest objawem czegoś, że coś u pana się dzieje, ale to nie jest zero-jedynkowe w rozumieniu takim, że pan jest jedyną przyczyną, dla której pani nie zachodzi w ciąży. Trzeba spojrzeć na różne rzeczy. Wszystko, kontekst, jeszcze raz, palenie, regularne spożycia, stres, wszystko się liczy od A do Z, o czym już mówiłem wielokrotnie. I tyle. Teraz czy robić inseminację, czy robić in vitro, to tutaj znowu decyzja należy do państwa. No to właśnie mógłby być typowy przypadek, czy typowa sytuacja, w której można zaproponować inseminacje domaciczne, tak? Jeżeli są drożne jajowody. Ale w przypadku niepowodzenia 3 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Dziewczyna jest młoda, więc robiąc zapłodnienie pozaustrojowe nie będzie miała, myślę, za dużo czasu nie straci. Nie wiem, pani Kamilo, które to jest pani też pytanie, bo tych pytań jest bardzo dużo. Jakby pani wskazała chociaż początek tego pytania, które pani zadała na naszej stronie w kawiarence, to będzie mi łatwiej też je zadać, bo czas nam już coraz bardziej się kruszy. Panie profesorze, no to następne pytanie. Witam serdecznie, mam 34 lata, pierwsza ciąża w wieku 29 lat okazała się ciążą pozamaciczną. Kolejna ciąża obumarła w 8 tygodniu. Zdecydowaliśmy się na in vitro, które zakończyło się urodzeniem synka. Zarodek 4.1.
0,1, tylko w tym przypadku przez całą ciążę brałam kleksanę. Mamy jeszcze jeden zarodek, blastocystę 4,2,1. W międzyczasie, po 4 miesiącach po porodzie, ciąża naturalna również obumarła po 8 tygodniu. I po kilku miesiącach znów ciąża, która okazała się ciążą zaśniadową. Czy po przybyciu ciąży zaśniadowej kolejna ciąża jest niewskazana? Chcemy podejść do krotransferu i czy mamy szansę na donoszenie ciąży naturalnej? Mam stwierdzone mutacje wszystkie hetero-MTHFR, obie i PAI1, Hashimoto i insulinoodporność. Mąż wyniki ma ok. Z góry dziękuję za odpowiedź. No i tak, znaczy oczywiście, że ciąża zaśniadowa, no przecież nie miałaby Pani pierwszego dziecka, bo przyczyna, dla której ta ciąża zaśniadowa zaistniała, ona się nigdy nagle nie pojawiła, nie wiadomo skąd. Przyczyna jest najczęściej znowu, wynika z nieprawidłowego zapłodnienia, jakby nieprawidłowymi plemnikami, więc to się mogło zawsze zdarzyć. Ciąża pozamaciczna również, poronienie. Powiem tak, absolutnie Pani może zajść w ciążę, czy na drodze naturalnej, czy na drodze zapłodnienia pozaustrojowego, czy jakiejkolwiek innej technologii, która mogła być zastosowana, więc to jest jedna rzecz. Jeżeli czytam to może jest coś dodatkowego, zaraz wrócę do tych trombofilii wrodzonej, tak? Coś, co predysponuje również do ciąży pozamacicznej. Kwestia jest taka, czy na przykład nie ma wzrostów i tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy mam szansę na donoszenie ciąży naturalnej? Mam. Te mutacje, heterozygotyczność, MTHFR, ja o tym mówiłem, i PAI1 nakładająca się, to chyba jest problem, to znaczy, jakbyśmy czytali znowu położników i to bym powiedzieli, że to nie ma problemu, tylko położnicy zajmują się ciążą od momentu potwierdzenia ciąży klinicznej, a nie ten black box, kiedy nie wiadomo, czy pacjentki próbują, czy zarodki próbują się implantować, a im się nie udaje, bo nie ma narzędzi diagnostycznych i może w tej grupie właśnie istnieją problemy z zagnieżdżeniem zarodka. Te panie powinny mieć suplementowany kwas foliowy i witaminę B12, dostawać kleksanę po transferze, może wyższe dawki progestagenów. W przypadku ciąży naturalnej podobnie, w ogóle powinny przyjmować kwas foliowy, foliany i witaminę B12. Uwaga, czytam, Hashimoto, insulinooporność. Insulinooporność to krok do zaburzeń tolerancji glukozy. Pytanie. Czy pani jest otyła, czy nie jest otyła? Uwaga, otyłość, zwiększenie dwukrotne prawdopodobieństwa straty ciąży przez sam fakt otyłości prostej. Zaburzenie tolerancji glukozy, nieprawidłowe stężenia glukozy w okresie okołokoncepcyjnym, zwiększone ryzyko poronienia, zwiększone ryzyko wad rozwojowych u dziecka. Kolejny element, więc dobra dieta, kontrolowanie się w tym zakresie też ma znaczenie, więc ja to odpowiadam, mając tylko do dyspozycji te informacje, które Państwo mi przysyłacie i które są czytane, które mam na ekranie, a mogą być jeszcze inne elementy, które są istotne z kontekstu. Więc ja bym robił transfer, jeżeli są zamrożone zarodki, absolutnie, tylko bym dobrze się do tego transferu przygotował po okresie uzupełnienia tych witamin, o których powiedziałem, przy założeniu dodania tych leków, o których mówiłem. No jeżeli są jakieś inne tematy współistniejące, typu otyłość, no to próba nad tym, żeby zrzucić parę kilogramów. Proszę Państwa, w niektórych klinikach, które się cenią i chcą mieć dobre wskaźniki ciąż, to jest nieładne, może tak jest, ale robi się wszystko, żeby pacjentki z otyłością nie podchodziły do programu zapłodnienia pozaustrojowego, bo to istotnie sposób wpływa na ciążę. Także BMI na przykład jest bardzo istotnym czynnikiem prognostycznym skuteczności leczenia niepłodności. Panie profesorze, przeskoczę znowu na pytanie, bo tu jedna z pań, pani Wiktoria, bardzo prosi, żeby przeczytać jej pytanie. Tych pytań jest bardzo dużo, więc drodzy Państwo, wybaczcie, no muszę tak skakać trochę tu, trochę tu. I teraz tak, już wyświetlę, Panie profesorze, żeby Pan to u siebie też widział. Tam jest takie, no ostatnie pytanie, bo widzę, że Pan też tam spogląda, czy przy wyniku ogólnej analizy nasienia wyszła lepkość plus, 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 koncentracja 9,34, morfologia 5%, plemników prawidłowych w uwagach oligoasterozospermia, o matko, mamy szansę na inseminację. Oligoasterozospermia to jest patologia we wszystkich trzech podstawowych parametrach, które się ocenia w badaniu nasienia: ruchliwości, koncentracji i morfologii. I tam są różne stopnie nasilenia. Dopuszcza się wykonanie inseminacji w łagodnym czynniku męskim. Nawet niektórzy uważają,
że właśnie preparaty kanasienia przed inseminacją w łagodnym czynniku męskim, czyli wtedy, kiedy są łagodne zaburzenia, to ta preparaty kanasienia kompensuje problem, właśnie ten, który jest jakby przypisany do tego rozpoznania. Więc co stoi na przeszkodzie, jeżeli, bo powtarzam jeszcze raz, jest pani młodą kobietą, żeby spróbować inseminacji, zobaczyć co będzie, jak to nasienie się uzdatnia, jakie parametry się udaje uzyskać po preparatyce nasienia. W przypadku, gdyby się okazało, że parametry nasienia po preparatyce są kiepskie, no to wtedy raczej kierować się do zapłodnienia pozaustrojowego. Przeczytam teraz kolejne pytanie od pani Joanny, które przed chwileczką wpadło i pyta właśnie o niedrożne jajowody. Witam, pierwsza ciąża w wieku 26 lat. W wieku 30 lat poronienie w 19 tygodniu ciąży. Mam mąż po operacji żylaków powrózka nasiennego. Teraz w histerolaparoskopii wyszły niedrożne oba jajowody. Czy mam szansę na naturalną ciążę? Mam 34 lata. No to jest tak. Po pierwsze, pani naturalnie zaszła w ciąży i straciła pani ciąży w wieku 19 tygodniu. I teraz tak, strata ciąży w 19 tygodniu no zawsze wymaga jakiejś diagnostyki. Dlaczego? Bo rzadko kobiety tracą ciążę w drugim trymestrze ciąży. Tutaj są częstą przyczyną problemy z szyjką macicy, tak zwana niewydolność ciśniowo-szyjkowa, i ona ma tendencję do nawracania w kolejnych ciążach, więc tu z góry mówię, gdyby pani była w ciąży, to jest ciąża wysokiego ryzyka. To naprawdę na nią trzeba huchać i dobrze diagnozować, czy nie ma czynników, które znowu będą predysponować do straty kolejnej ciąży. To jest jedna rzecz. W szczególnych sytuacjach mięśniaki macicy to powodują, czyli jakby problemy z macicą, wady macicy typu macica jednorożna też mogą coś takiego powodować, więc należy sobie, trzeba odpowiedzieć na pytanie numer jeden, czy anatomicznie jest w porządku. Z tego co widzę, w zakresie tej diagnostyki wygląda, że jest wszystko w porządku, bo histerolaparoskopia nam odpowiada na pytanie, czy z zewnątrz macica jest ok i czy wewnątrz jest w porządku, bo histeroskopia, ale wyszło, że są niedrożne jajowody. Jak pani zaszła w pierwszą ciążę, jak są niedrożne jajowody? No ta niedrożność jajowodów może być konsekwencją zabiegów, tudzież powikłań, tudzież interwencji, które były robione w związku ze stratą pierwszej ciąży. Może tak być. Na przykład łyżeczkowanie jamy macicy może predysponować do niedrożności jajowodów. I teraz rzeczywiście, jeżeli te jajowody są rzeczywiście niedrożne, a nie są na przykład niedrożne dlatego, że podczas badania drożności ujścia maciczne jajowodów uległy odkurczeniu, i to byłby błąd diagnostyczny, no to ciąża naturalna jest wysoce mało prawdopodobna, no praktycznie niemożliwa przy niedrożnych jajowodach. Więc to by było klasyczne wskazanie do in vitro. Więc jeżeli Państwo byście doszli do in vitro ze wskazań niedrożność jajowodów, to uwaga, ryzyko utraty kolejnej ciąży istnieje. Panie profesorze, tutaj jeszcze Pani dodała, że ciąża pierwsza zakończona CC, czyli cesarką. No to jest możliwe w tej sytuacji, tak? Bo każdy zabieg operacyjny jest zabiegiem, który wpływa na, potencjalnie wpływa oczywiście na drożność jajowodów. To już mamy odpowiedź. Dobra, to teraz z powrotem wracam do naszych pytań. Z naszej strony pytanie numer 6, panie profesorze. Dzień dobry, jesteśmy właśnie po drugim nieudanym transferze. Mąż ma bardzo słabe parametry nasienia. Ja mam problem z endometrium, który jest za cienkie. Po lekach w dniu transferu blastocysty urosło do 10 mm. Zostały nam jeszcze dwa zarodki. Co jeszcze można zrobić, by kolejny transfer się udał? Immunologię jeszcze nie sprawdziłam. Lekarz prowadzący jest sceptyczny w tym temacie. Mamy skierowanie na badanie genetyczne pod kątem celiaki. To jest tak, to jest znowu jakaś taka to klasyka u doktorów, ale myślę, że u pacjentów, szukania jednej przyczyny, dla której coś się nie udaje. Więc jeżeli coś z założenia ma skuteczność rzędu, proszę Państwa, in vitro ma skuteczność średnią w EIM-ie, prawdopodobieństwa porodu gdzieś na poziomie między 25 a 30%, tak? To jeżeli się nie uda, to nie znaczy, że jest jakaś jedna konkretna przyczyna, dla której kobieta nie zachodzi w ciążę. To jest również po prostu może zbyt mała próba, może dwa transfery to za mało, żeby skorzystać z tej szansy, jaką in vitro daje. I to tak może być. Bo to jest jedna rzecz. Czy ma dobre parametry nasienia, czy niedobre? Są zarodki. To jest najważniejsze. Gorzej, są lepiej, przepraszam, są blastocysty, czyli w zasadzie stadium o najwyższym implantacyjności. Endometrium 10 mm, to ja z tym nie widzę problemu. To też dla Państwa ciekawości
Dla wielu lekarzy endometrium receptywne to jest od 7 mm wzwyż, pod warunkiem, że strukturalnie jest prawidłowe. Trójwarstwowe, nie ma, powiedzmy sobie, jakichś innych patologii, które by mogły tutaj nam dawać do myślenia, typu polipy i tak dalej. Czyli ja tu nie widzę powodu do jakiejś jeszcze na tym etapie nie wiadomo jakiej diagnostyki. Tak samo jak pan doktor, jestem sceptyczny. Ale już w ogóle nie rozumiem skierowania na badania genetyczne pod kątem celiaki, bo celiakia jest wątpliwą przyczyną, powiedzmy sobie, zaburzeń rozrodu. Nawet jeżeli ją się stwierdzi. Nikt tego nie udowodnił, że ona ma znaczenie. Są znowu prace, które mówią, że może mieć, ja przyznaję, są takie prace, ale są prace, które mówią, że nieprawda, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Panie profesorze, pytanie numer 7. Czy po udanym transferze pozytywnym w wyniku beta-HCG istnieje coś takiego jak zbyt wysoki poziom progesteronu przy braniu leków? Jaki powinien być odpowiedni poziom tego progesteronu? No właśnie, panie profesorze, często właśnie dziewczyny też panikują, że jest zbyt niski ten progesteron. To jakie to są? Są jakieś normy sztywne? To jest kapitalny temat do dyskusji, którą jakbyśmy teraz zaczęli, byśmy nie skończyli przez cały tydzień. Tak? Jeszcze by się innych profesorów dwóch pojawiło, to byśmy mieli, czy lekarze, byśmy mieli dyskusję taką, że nie wiem. To znaczy tak, po pierwsze, progesteron jest niezbędny do tego, żeby kobieta zaszła w ciążę, żeby zarodek się zaimplantował, żeby się ta wczesna ciąża rozwijała. W zapłodnieniu pozaustrojowym nie ma źródła progesteronu właściwego, bo ciałka żółte, które są niewydolne, jeżeli to jest bezpośrednio po stymulacji jajeczkowania, a jeżeli to jest po kriotransferze, który był kriotransferem stymulowanym substytucyjnym kriotransferze z estrogenami, to w ogóle nie ma ciałek żółtych. Czyli musimy dodać progesteron w cyklu świeżym czy w cyklu krio, gdzie jest substytucja estrogenami, żeby odbudować endometrium. I dodajemy progesteron. I standardem wszędzie na świecie jest podawanie, uwaga, wszędzie na świecie, naprawdę, proszę mi wierzyć, standardem wszędzie na świecie jest podawanie progesteronu dopochwowego w dawce 600 mg, 800 mg dziennie, czy 3 razy 200, czy 2 razy 400. Tak, są takie możliwości, takie dopochwowo, co powoduje, że lokalne stężenie progesteronu w macicy jest wysokie. Ale ponieważ on jest podawany progesteron, ten progesteron jest podawany dopochwowo, to on w niektórych wypadkach we krwi osiąga niskie stężenia. Jakbyśmy wtedy oznaczyli, to jest pytanie o wysokie stężenia, ale tutaj mamy, mówmy tak, jeżeli byśmy oznaczyli takiej pacjentki progesteron we krwi, to by się okazało, że ona ma nieadekwatne stężenie progesteronu dla ciąży. Prawda, ma nieadekwatne stężenie progesteronu dla ciąży. I to jest jedna informacja. Druga informacja też jest taka, ciągle jeszcze jestem w zgodzie z tymi, że należy podawać więcej może progesteronu, to jest to, że wierzę w to, że progesteron ma działanie ogólnoustrojowe, więc jeżeli jego jest za mało we krwi, to może coś nie do końca działać. Mimo że ogólne światowe standardy tylko się sprowadzają do tego, że podawa się progesteron dopochwowo. No i w wielu wypadkach podaje się ten progesteron w postaci na przykład dydrogesteronu, czyli dufastonu. I pacjentki biorą doustnie dydrogesteron. Czemu doustnie biorą dydrogesteron? Bo praktycznie żaden inny progesteron podany doustnie nie działa, bo się nie wchłania, tak jak powinien się wchłaniać. A dydrogesteron się wchłania. I teraz jeżeli takiej pacjentce zmierzymy stężenie progesteronu we krwi, to ono znowu będzie takie, jakby tylko brała do pochwowy, bo dydrogesteron to nie jest progesteron, ale zabezpiecza w zakresie działania farmakologicznego progesteronu. I tu jest największy lęk w tej grupie pacjentek, które biorą dydrogesteron i progesteron dopochwowo, że mają za niskie stężenie progesteronu. Tak, literalnie mają, na wyniku mają, ale nie mierzymy dydrogesteronu we krwi. Teraz, zamiast dydrogesteronu można podawać na drodze iniekcji progesteron, można podawać progesteron domięśniowo, podskórnie i faktem jest, że wtedy podanie tych leków tą drogą już powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie poprzez wzrost stężenia progesteronu we krwi. No bo podajemy inną drogą niż przez pochwową. No i teraz pytanie brzmi, czy istnieje zbyt wysokie stężenie progesteronu we krwi? I to jest kapitalne pytanie, bo na ostatnio na zjeździe była duża dyskusja na ten temat, bo jest znaną informacją, znaną rzeczą jest to,
że jeżeli my coś dajemy w zbyt dużych ilościach, to organizm się, nazwijmy to roboczo bardzo mówię, broni przed czymś, co jest podawane w zbyt dużych ilościach w ten sposób, że zmniejsza gęstość receptorów na powierzchni komórek czy w komórkach, które są odpowiedzialne za przekazanie sygnału, który płynie z podawania tego, co my dajemy. W konsekwencji my możemy doprowadzać do sztucznego problemu niewydolności fazy lutealnej poprzez zbyt duże podawanie progesteronu. I to jest tylko teoria. Nadal ja tylko uczulam, że wrzucanie i branie zbyt dużych ilości progesteronu może się okazywać, czy może się okazać w przyszłości, może zdobędziemy dowody, tak samo złe, jak zbyt małych dawek progesteronu. I tyle. Skoro 90% pacjentek na świecie przyjmuje progesteron tylko i wyłącznie, 80% przyjmuje progesteron tylko dopochwowo i one rodzą dzieci, rodzą zdrowe dzieci, poziom z prawdopodobieństwa poronienia jest na takim samym poziomie jak gdziekolwiek indziej, to prawdopodobnie wystarczy. Z ostrożności niewielkie dawki progesteronu lub też progestagenów, czyli substancji o działaniu takim jak progesteron, ale niemierzalnych we krwi, wydaje mi się, że też mogą być uzasadnione i są takie badania prowadzone i myślę, że to potwierdzą już niedługo. Ale jak zawsze, co za dużo, może się też okazać, że niezdrowo. Niezdrowo, dokładnie. A panie profesorze, jakby pan był uprzejmy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, progesteron, jeżeli pani już zachodzi w ciążę, to rozumiem, bada rano progesteron, ale czy wtedy dawkować na przykład wcześniej progesteron, czy najpierw zrobić wynik? Ale progesteron tak jest uwalniany. I teraz tak, może być oznaczony w tym momencie, a mogę być złapany za palec w tym momencie. I on jest, no i teraz co ten wynik mówi? Ja po prostu to wszystko to jest kwestia szczęścia. No, jeżeli on jest pulsacyjnie uwalniany do pewnego momentu i od pewnego momentu jest powiedzmy sobie te wartości. Generalnie rzecz biorąc, sposób uwalniania progesteronu też zależy od czasu trwania ciąży. I jeżeli chodzi o samoistne uwalnianie progesteronu, mówię o naturalnej ciąży, więc to w ogóle moim zdaniem jest problem, czy oznaczanie tego progesteronu ma sens. No jeżeli jest na początku ciąży tak uwalniany i oznaczymy 5, a potem 10 minut później by się okazało, że jest 10, no to jaką to ma wartość diagnostyczną? No. Raz. Później rzeczywiście już jest sposób stały. Jest dyskusja rzeczywiście, czy monitorować oznaczanie progesteronu jako coś, co by prognozowało, czy ciąża ma szansę na przetrwanie. Ja nie mówię, że to nie ma sensu. To jest taka dyskusja. Czas pokaże. Ponieważ nie znamy odpowiedzi, my w jakimś tam zakresie prowadzimy substytucję analogiem progesteronu, czyli dydrogesteronem. I chyba to jest właściwa polityka, bo ten drogesteron coraz bardziej jest w tej chwili stosowany na świecie, coraz bardziej, tak, coraz częściej. Panie profesorze, jak jesteśmy przy tym progesteronie, bo to jest najczęstsza palnika u mnie w grupie przeważnie, to jeszcze zapytam beta-HCG, ile razy wyznaczać? 3 razy wystarczy? Znaczy, a po co w ogóle? Od tego czasu? Znaczy, ja mówię nie. Po co? No. Oczywiście przy seryjnych oznaczeniach beta-HCG pacjentka, szczególnie na początku ciąży, kiedy jest na przykład po transferze zarodków, będzie miała pewność, że ona się rozwija prawidłowo, bo stężenie beta-HCG powinno się podwoić co 2,5 dnia, co drugi, trzeci dzień. Tak? Jeżeli ono narasta wolniej, no to bez możliwości, bez USG, ona wie, ta pacjentka wie, że coś jest nie tak i na odwrót, kiedy narasta prawidłowo, to wtedy zanim USG pokaże zarodek, bo nie zawsze i nie jest to możliwe od samego początku, prawda? Może mieć to przekonanie, że ta ciąża rozwija się prawidłowo. Więc tak, znowu nie ma obligo, jest tylko i wyłącznie chęć pacjentek. Lekarze tego nie zlecają, bo co mogą z tym zrobić? Bo teraz uwaga, co zrobią? Nic nie zrobią. Jak zauważymy spadek beta-HCG, to my z tym nic nie zrobimy. Tak. My możemy co najwyżej zrobić coś takiego, ale to też na podstawie pojedynczego znaczenia bym nie ryzykował, tylko jeszcze kontrolę bym sobie zażyczył, że okej, to może decydować o tym, że odstawmy wcześniej leki, bo procedura się nie udała, zanim ja mogę panią zobaczyć w USG, czy jest w porządku za tydzień na przykład. Ale co do innych wskazań, to nic więcej. To jest tylko i wyłącznie monitoring tego, czy ta ciąża w początkowej fazie, kiedy nie ma innych narzędzi, rozwija się prawidłowo.
Więc raz, podwaja się co drugi, trzeci dzień, tak? A jeszcze jedno, pociągnę temat troszeczkę dalej, bo ostatnio też taka rozgorzała dyskusja, że kiedy powinien być widoczny już zarodek? Czy to zależy właśnie od poziomu beta-HCG? Czy to w ogóle nie ma nic tu To jest wspólnego? Zależy w tym sensie, że przy określonych wartościach HCG już należy się spodziewać zarodek, zarodka. Tak? Jak jest 1500, to może być widoczny pęcherzyk sam, 3000, 5000 już powinien być widoczny zarodek z tętnem. Ale nie przywiązujcie się Państwo do tego, bo ja widziałam takie cuda w życiu, że naprawdę dramaty takie, bo zbyt znowu wprost są interpretowane te wyniki. Po pierwsze tak, my nie wiemy, jak oznacza laboratorium, jak ta próbka była traktowana przed wrzuceniem do urządzenia, które oznacza, czy nie straciła aktywności beta-HCG wcześniej przed oznaczeniem. Roboczo mówię, czy tam nie leżał zbyt długo na parapecie ta próbka z krwią. I potem nagle się okazuje, że jest wszystko w porządku. Więc teraz jak na to patrzę, to w wielu wypadkach ta nadgorliwość w zakresie monitorowania ciąży, w sytuacji, w której, powtarzam jeszcze raz, to się nie przekłada na możliwość interwencji specjalnie, tak? To ona jest źródłem większej liczby problemów i stresów niż dodatni test ciążowy, tak. Raz beta. Tu rzeczywiście uważam, że warto zrobić beta-HCG we krwi, bo testy paskowe wtedy są znowu za wcześnie, mogą być fałszywie ujemne. I jeżeli jest dodatni, po prostu normalnie funkcjonować, brać leki i 10-12 dni później przyjść na USG i tyle. Dobrze, przejdziemy do kolejnego pytania. Już kolejne pytanie to jest... O, mam. Dzień dobry. 30 maja mieliśmy udany transfer in vitro. Po 11 dniach beta wyszła 800, po 19 dniach 17 tysięcy. W międzyczasie małżonkę... A, to nie, to było z tym kleszczem. To już chyba przerabialiśmy. To nie wiem, to się wkradło. Przerabialiśmy. I to jak tak, przeczytałem, tak. Jest okej. Wszystko. Także dobra. Lapidarnie mówiąc, dla Pana informacja, że jest okej. Dobra, to lecimy dalej. Czy w naszym przypadku jest bezpośrednie wskazanie do in vitro ze względu na czynnik męski, klasyczny IVF czy IMSI? Nasza sytuacja, starania od 3 lat, 3 razy stymulacja plus IUI po jednej, po pierwszej ciąża biochemiczna. Mężczyzna lat 33, obniżona ilość plemników, wyniki w przedziale 3 do 10. Procentowe wartości morfologii i ruchliwości plemników na granicy normy, rzaki powrózka nasiennego, hormony, testosteron, tarczycowe, FSH, LH w normie, profertyl i kloster Berzyk nie pomogły. Kobieta lat 29, owulacja naturalna, w każdym cyklu je wody drożne. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Dopóki są plemniki w nasieniu, to pacjentka może zajść w ciążę, od tego trzeba zacząć, ale na tym nie należy budować, ja to też mówiłem, strategii polegającej na tym, żeby mieć dziecko. Więc to są klasyczne wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego tutaj. Właśnie oligoastenotratozoospermia. Ona jest takiego drugiego stopnia, ani ciężka, ani łagodna, więc to są wskazania do in vitro. Próba inseminacji w tym zakresie też absolutnie nie była błędna, bo to, co powiedziałam wcześniej, szczególnie w łagodnej tej oligoastenotratozoospermii, preparaty konasienia poprawia parametry nasienia, jeżeli takie poprawione w zakresie jakości nasienia jest podawane do jamy macicy, no to zwiększa się prawdopodobieństwo ciąży. To jest klasyczne wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego, natomiast uwaga, po pierwsze, to, że pan raz czy w jakimś okresie czasu ma nieprawidłowe parametry nasienia, to wcale nie znaczy, że za 3 lata nie będzie miał, dalej nieprawidłowe. To raz. Mogą być gorsze, ale mogą też ulec normalizacji. To o tym trzeba pamiętać. I w związku z tym ciąża naturalna również może się zdarzyć i to jest dosyć częsta sytuacja, w której pacjentka ma in vitro właśnie z takich wskazań, a kolejna ciąża trafia się naturalnie. Panie profesorze, kolejne pytanie. Mamy z mężem po 25 lat, mąż w nasieniu 0 plemników, nieruchliwych 99%, nie żyje 99%, ja AMH 7,2, niedoczynność tarczycy. Badania około w 17-18 dniu cyklu, prolaktyna 0,35, LH 23,91, progesteron 8,69, mutacja w genie MTHFR 1298A, C, homocysteina 6,87, mąż straszne badanie nasienia, czy in vitro z dawcą. Mam cykle przeważnie około 30 dni, maks, a czasem po 28. Mam PCOS, mam małe pęcherzyki, ale wolno rosną. Dziękuję za odpowiedź.
No, to jest typowy przykład klasycznych wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego z powodu jakości nasienia. I to jest czynnik męski, wskazanie do in vitro. Trzeba zobaczyć, jak te plemniki, czy w ogóle można rzeczywiście zdobyć plemniki, które nadają się do procedury ICSI. I to jest wskazanie do in vitro. MTHFR, ten rodzaj mutacji, on jest w mniejszym stopniu zwiększony, związany z zaburzeniami rozrodu. W ogóle tak naprawdę ta mutacja, ona w ogóle jakby nie jest łączona. Albo nikt tego jeszcze do tej pory nie udowodnił. Pacjentka jest młoda, PCOS to znaczy, że będzie dużo komórek jajowych. W moim odczuciu warto spróbować zapłodnienia pozaustrojowego. Ponieważ są takie parametry nasienia, a nie inne, to też uwaga, pacjent musi być dobrze zdiagnozowany wcześniej i powinny być wykonane badania genetyczne u pacjenta przed procedurą zapłodnienia pozaustrojowego. W ogóle w przypadku ciężkiego czynnika męskiego pacjent musi mieć badania genetyczne. Panie doktorze, kolejne pytanie. Jesteśmy po dwóch procedurach in vitro. Każda kończyła się tak samo. Zarodki do trzeciej doby ładnie się podzieliły, po trzeciej przestały się prawidłowo rozwijać. Żaden nie osiągnął kolejnego stadium. W piątej dobie bardzo duża fragmentacja tych zarodków i nieprawidłowe podziały. Nasze rozpoznanie, nieprawidłowość idiopatyczna. Co może odpowiadać za taki stan rzeczy? Nie wiem. Niepłodność idiopatyczna. No nie wiem. No, niestety jest tak, że nie zawsze wszystko wiemy. Tutaj brakuje mi informacji, w jakim wieku jesteście państwo. I to ja już pośrednio odpowiadałam na to pytanie. Po prostu tyle czynników decyduje o tym, albo tyle czynników decyduje o tym, co decyduje o skuteczności leczenia, że mi trudno jednoznacznie tutaj wskazać. No i tyle. No, nie pomogę w tym pytaniu. Było pośrednio pytanie zadane, tak naprawdę ja na nie szeroko odpowiedziałam gdzieś tam wyżej, wcześniej. Tak? Dokładnie. Więc kolejne pytanie. Jestem już, to takie ciekawe, jestem już po trzech histeroskopiach usunięcia przegrody macicy i za każdym razem miałam usuwaną jakąś zmianę w jamie macicy. Stąd moje pytanie, czy to możliwe, aby przegroda jamy macicy odrastała, czy bardziej mogą się tworzyć wzrosty pooperacyjne w jamie? Raczej wzrosty pooperacyjne się tworzą. To jest jakby podstawowa przyczyna. Podanie do jamy macicy po zabiegu środków, które przeciwdziałają powstawaniu wzrostów, nawet założenie wkładki do macicy może pomóc. Niektórzy czy dają estrogeny po takim zabiegu, żeby endometrium wzrastało i nie dochodziło do łączenia się dwóch ścian. Natomiast to jest tak, przegroda macicy wtedy, kiedy jest powyżej jednej trzeciej długości jamy macicy, to taką może warto przecinać. Pozostałych może się okazać, że w ogóle nie warto przecinać. Też Państwo musicie o tym wiedzieć. Znowu temat konsekwencji negatywnych zabiegu, który może być, one mogą być większe od korzyści. Ale z drugiej strony, jeżeli coś jest w jamie macicy po zabiegach, no to w sposób istotny wpływa na skuteczność leczenia i to trzeba dalej postępować w taki sposób, żeby wykluczyć wzrosty i je przeciąć, tak? Panie profesorze, już dość długo rozmawiamy. Ja wiem, że pan już jest zmęczony po długim dniu pracy. Może jeszcze jedno jakieś pytanie zadam tutaj od pani Katarzyny, która się tu pojawiło. Po drugiej inseminacji, 3 dni przed miesiączką, jednorazowe krwawienie. Po 3 dniach miesiączka bardzo bolesna ze skrzepami. Beta HCG robiona rano przed miesiączką wynosiła 2,9. Czy mogło dojść do poronienia samoistnego? No, no tak, tylko co to zmienia? Znowu. Filozofia państwa powinna być taka. Jedyną miarą skutecznego leczenia jest urodzenie zdrowego dziecka. Wszystko inne, niepowodzenie na tym etapie czy na tamtym etapie, to jest po prostu niepowodzenie i tu nie ma co dywagować. Jeżeli jakieś niepowodzenie jest istotne, czy na tyle ważne, że może wskazać na jakąś inną dodatkową przyczynę, przy której istnieje większe ryzyko, na przykład utraty kolejnej ciąży, gdy pacjentka była w ciąży, no to rzeczywiście to wymaga uwagi, atencji. W tym wypadku to jest, no pani bardzo by chciała usłyszeć coś pozytywnego, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Oczywiście, że mogła pani mogło dojść do zapłodnienia, mogło dojść do próby implantacji i doszło do poronienia, ale znowu to nic naprawdę nie zmienia. Robić swoje dalej.
Po prostu jechać zgodnie z planem. I kolejne pytanie od Izy. Witaj, Iza. Tu już pokazuję. Witam, przeszłam 3 stymulacje do IVF i za każdym razem z około 17 pęcherzyków podobnych wielkości uzyskiwano około 7 komórek. Estradiol również nie osiągnął bardzo dużych wartości. Co może być tego przyczyną i czy przy kolejnej stymulacji można coś poprawić? To znaczy pytanie teraz, czy estradiol był adekwatny do 7 pęcherzyków, czy do 17 pęcherzyków? Znowu, jakiej wielkości były pęcherzyki? Czy wszystkich było 17, czy tych, które były, że tak powiem, odpowiednich rozmiarów do punkcji, do zapłodnienia pozaostrzałowego? I znowu, co to znaczy bardzo, to mało precyzyjne pytanie, bo no niestety chciałbym odpowiedzieć jakoś sensownie, ale za mało wiemy, tak? Gdy pani w międzyczasie uzupełniła dane, co to znaczy nie osiągnął bardzo dużych wartości i ile było tych takich pęcherzyków w granicach 16-17 mm wzwyż. Bo prawdopodobnie te estradiole odpowiadały tej liczbie pęcherzyków, z których pobrano komórki jajowe, to wtedy przy 7 komórkach jajowych stężenie estradiolu to gdzieś w granicach 2000. Ale to też jest dobrze. I za uzupełnij proszę swoje pytanie. Ale 7 komórek jajowych to naprawdę nie jest dramat, tak? No, nie jest, potwierdzam. Kolejne pytanie od Kamili, już też daję, żeby pan profesor widział. Już momencik. I już chyba będzie widać. Witam, u mnie wiek 24, lata, endometrioza trzeciego stopnia, niedrożna jajowody, AMH1207, niezdiagnozowano PCOS. Mąż wiek 41 lat, nasienie ok, z wyjątkiem fragmentacji, 0% prawidłowych plemników, brak żylaku powrózka. Jaką metodę IVF wybrać? Jaki protokół powinien przejść? Czy jest szansa, że uda się za pierwszym razem? Dodam, że cykle menstrualne raczej są bezowulacyjne. Korzystnie oddziałuje po stymulacji lekiem Lametta plus Pregnel. Pani jest bardzo, przepraszam, że to powiem, w tym całym nieszczęściu w bardzo dobrej sytuacji, bo pani jest pacjentką o bardzo dobrym rokowaniu, bo głównym determinantem skuteczności to jest wiek i AMH. To jest wszystko naprawdę wspaniałe. Więc oczywiście zapłodnienie pozaustrojowe, oczywiście zapłodnienie metodą ICSI, czyli wstrzyknięcia plemnika do komórki jajowej. Jakie jest prawdopodobieństwo ciąży? W tym wieku, jeżeli dojdzie do powstania blastocysty, to przy transferze pojedynczej blastocysty prawdopodobieństwo gdzieś minimum 40%. Akumulatywne, im więcej blastocyst, to zakładam ograniczenia w liczbie zapładnianych oocytów z racji na wiek. Załóżmy, to tak naprawdę kumulatywnie to jest suma wszystkich, prawdopodobnie nie suma, tylko pewien matematyczny wzór, który to definiuje, który tak naprawdę jest uzależniony od liczby transferów tych blastocyst, z których każda da minimum te 40% ciąży. Tutaj mamy jeszcze podpowiedź od Izy. Iza, bo chyba jeszcze mi wpadło jeszcze raz. No to jest to, co powiedzieliśmy. Radiol odpowiadał bardziej 7 komórką, pęcherzyki powyżej 18 mm, czyli to, co powiedzieliśmy. No, pęcherzyków zawsze jest więcej. Komórek jajowych się należy spodziewać z pęcherzyków, które są powyżej 15-16 mm. Z innych nie zawsze te są komórki jajowe i nie zawsze są dojrzałe. Panie profesorze, myślę, że już zakończymy w dniu dzisiejszym. Drodzy Państwo, ja wiem, że jest bardzo dużo jeszcze tych pytań i tutaj pani Kamila się dopytywała, czy będą jeszcze odpowiedzi. Pracujemy, obiecuję, że znajdziemy na to jakiś tam złoty środek, bo wiem, że tych odpowiedzi jest bardzo, że tych pytań jest bardzo dużo. Już tu z panią Marią zastanawiamy się, jak to rozwiązać, żeby dostarczyć Państwu odpowiedzi mimo wszystko. Więc prosimy o cierpliwość. Zastanowimy się i na pewno będziemy jakoś reagować na to. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Gdzie pan ucieka na wakacje? W okolicach gdzieś tu będziemy pływać, poczepiać się wybrzeża niemieckiego, polskiego i tak. No. Pytam, bo będę jako szpieg z krainy deszczowców tam biegać, żeby był internet, że tak powiem. Więc jak ktoś będzie tam płynął za pana z łódką, to ja będę. Taki jest plan. Tak, tak. Drodzy Państwo, pan profesor ucieknie nam troszeczkę na wakacje.
To dobrze, bo odpoczywać też oczywiście trzeba. Ale Państwo też potrzebują wakacji. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, tak. Będziemy próbowali się z Państwem oczywiście widzieć co czwartek o 17.30. Tak jak mówię, no, jeżeli internet nam na to pozwoli, to na pewno będziemy wchodzić na wizję jak najbardziej. Jeżeli coś będzie nam psuło niestety tą przyjemność, żeby spotkać się z Panem Profesorem, to będziemy próbowali to naprawić. W każdym bądź razie no spróbujemy tak, żeby było dobrze, aczkolwiek no zobaczymy, jak to wyjdzie. Przypominam jeszcze raz, drodzy Państwo, właśnie, że na stronie tutaj VitroLife można sobie poczytać o programie dofinansowania. Jest to program właśnie dla Kołobrzegu. Tutaj są właśnie cele programu, kryteria programu, przebieg leczenia, jest numer telefonu do doktor pani Anny Janickiej, która się będzie właśnie zajmowała Państwem. Są też warsztaty dla zainteresowanych leczeniem, środa 1 lipca, więc też można sobie wejść i poczytać sobie o tych warsztatach i zapoznać się. Panie profesorze, no to życzę. Czego się życzy dla osoby, która pływa szerokiej wody? Postaram się nie utopić. Nie duże fał, ale tak, no dobrze, ale ja mam tu jeszcze znowu, zawsze jakieś wybiorę jakieś pytanie, które mi się spodoba. A to proszę, niech pan, ja już myślałam, można że... jakoś podnieść LH, stosunek LH do FSH mam 0,34. No. Ja znowu nie wiem, a po co podnieść LH? Czy w jakiej sytuacji? I to jest znowu, ja nie rozumiem, bo... Proszę Państwa, niech o wszystkim decyduje obraz kliniczny. Stosunki mogą być takie czy siakie, jeżeli są cykle owulacyjne, jeżeli wszystko działa, to zostawcie Państwo badania hormonalne. Jeżeli to dotyczy stymulacji jajeczkowania, czy indukcji jajeczkowania, czy programu in vitro, to też zależy, czy pęcherzyki rosną, czy nie rosną, jakie jest stężenie estradiolu. W ogóle nieistotna rzecz, jeżeli za tym nie idzie jakaś informacja czy jakieś konsekwencje kliniczne. Kliniczne to znaczy objawy, bo badania to jest jedna rzecz. Tak jak powiedziałem, ja sobie mogę zrobić mnóstwo badań i będę miał mnóstwo nieprawidłowości, tylko jakie to ma znaczenie, jeżeli ja jeszcze ciągle chodzę i żyję. No. Panie profesorze, ja będę też chciała, jak gdzieś tam znajdziemy przestrzeń do tego, właśnie porozmawiać na temat komórek, tak, dawstwa. I dawca nasienia, bo coraz więcej widzę, że jest na ten temat pytań i coraz więcej ludzi błądzi w tym temacie, więc gdzieś tam ustalę po prostu może z panią Marią, żebyśmy też taki temat poruszyli, żeby dostarczyć troszeczkę więcej wiedzy na ten temat. Jestem do dyspozycji. Proszę Państwa, naprawdę są biomarkery, są kliniczne markery problemów uznane, wtedy warto jakieś tam badania zrobić, tak? Jeżeli są to jakieś doktorowo-googlowe informacje typu, że coś ma wpływ na coś, zapomnijmy o tym, bo to naprawdę nie ma sensu. No chcę właśnie z pierwszej ręki, żebyśmy rzetelne tutaj wiedzę przedstawili naszym słuchaczom, bo widzę, że to jest coraz częstszy temat. Nie wiem, czy akurat nie tak się jakoś dzieje, że ten temat teraz jakoś wybuchł, bo to od paru tygodni obserwuję, czy po prostu tak się zdarza, że coraz większa jest świadomość, że można po prostu po coś takiego też sięgnąć jako rozwiązanie. Dobrze, panie profesorze, serdecznie dziękuję za dzisiejszy dzień, za kawę. Drodzy Państwo, przypominam, że na naszej stronie www.płodność.pl można zostawiać pytania. Oczywiście, tak jak powiedziałam, będziemy szukać rozwiązania, żeby odpowiadać na jak największą ilość tych pytań, bo ich jest bardzo sporo. A czasu mamy zawsze niewiele. No i cóż, panie profesorze, no to tak, szerokiej wody. Gdyby ktoś tam po krzakach gdzieś z internetu biegał, to ja będę szukać, w razie co, żebyśmy mogli się znowu za tydzień spotkać i zobaczyć i porozmawiać. No i co, no i przyjemnego odpoczynku życzę i no mam nadzieję, że do zobaczenia w czwartek 17.30. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Chciałabym powiedzieć obecność obowiązkowa, ale zobaczymy, jak to będzie, drodzy Państwo. Będziemy się starać w każdym bądź razie. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia, prawie profesorze. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, na dzisiaj kończymy. Obiecałam, że szybciej i tak skończę, bo wiem, że pan profesor miał dzisiaj bardzo też ciężki dzień. Ale jak widzieliście, sam pan profesor potem jeszcze wybrał pytanie, za co bardzo dziękuję, za to poświęcenie, za wkład, za wiedzę. I za to, że możemy się spotykać co czwartek. Drodzy Państwo, jeszcze raz, bo to zdjęcie jest przyjemne i lubię na nie patrzeć. O, jeszcze raz włożę to zdjęcie, bo było bardzo przyjemne dla przyszłych wszystkich tatusiów.
A wierzę, że tak będzie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.